Jedzenie, kawa. Wszystko sprawdzisz, tam się nic nie znajduje. Cukier. Długopisy, nić nawinięta, żeby mogli sobie z niej korzystać. Ojka, czyli ostrze od maszynki do golenia. Maszynki do golenia zostają mi wydane przez administrację. Maszynka jako taka nie jest zabroniona. Mogą ją posiadać, mogą ją sobie kupić w kantynie tutejszej jednostki. Lecz jeżeli zobaczymy, że została rozebrana, została zniszczona, automatycznie pozbywamy się poza cele, żeby nie posłużyła do autoagresji na samym sobie i pocięcia powłok skórny. Poduszka, sprawdzamy zawartość poduszki. Chowają różne rzeczy, nieraz sznurki, które są ogólnie no, zabronione jako rozwieszanie na celi tylko i wyłącznie na kociku sanitarnym. Tam jest miejsce do wieszania, ewentualnie suszarnia. Wyznaczony jest plan i grafik, kiedy osadzenie mogą korzystać z pralni suszarni i wtedy tam sobie wieszają. Także jeżeli znajdujemy sznurek, wyrzucamy go na zewnątrz. Koce, to samo, musimy ich strzepnąć, jeżeli coś w nich znajduje, zawsze wypadnie. Prześcieradło. Powinny być dwa. Jeżeli jednego brakuje, to istnieje prawdopodobieństwo, że zostało podarte na kawałki i może służyć jako linka, przerzucając sobie różną kontrabandę. Materac podnosimy, sprawdzamy, czy nie piszczy. Wejdź na łóżko. Otworzyć okno. Często tu różnie chowają rzeczy. W otworach. Tu mamy bociana. Czyli przyrząd, rurka wykonana z papieru, dzięki której łapią linki, które znajdują się, które idą po brzegu okna. To jest niedozwolone, tego się pozbywamy, leci. Z reguły chowają to w okna, żeby mieli pod ręką, żeby nie musieli szukać tego. Sprawdzamy zamocowanie krat, czy wszystko się dobrze trzyma. Sama sytuacja z oknem niżej. Sprawdzamy zamontowanie, czy to okno się dobrze trzyma. Zwracamy uwagę na te zatrzaski. Jeżeli by były gdzieś uszkodzone, prawdopodobnie zostało to wyjęte. Tam jest duża szczelina, że można wtedy coś tam ukryć. To jest ważny element, trzeba zwrócić na to uwagę, czy czasem nie zostało to czymś wydubane. Mogę zejść na dół. Zerknę jeszcze na lampę. Też czy nie ma czegoś pochowane za nią. Czy wszystko jest okej? Czy trzymają się wieszaki? Tu potrafią też różne rzeczy chować. Dlatego z reguły jak zapalam światło, kontroluję, to w automatycznie jak zapalam, widzę cień. Wtedy widzę, że coś jest przyklejone. Wtedy demontuję, przeglądam. Nic się nie dzieje, są szczeliny. O, dobra. Trzyma się? Trzyma się. Drabinka nam już nie będzie do niczego potrzebna. Sprawdzamy kosze na odzież, na jedzenie i to samo tutaj. Krok po kroku zaglądamy do wszystkiego. Każdej jednej reklamówki. Korki. Kamień. Kamień przyniesiony z dworu, nie wiem po co. Ale go wyrzucamy, może też służy do ostrzenia. Takich przeszukań jest kilkadziesiąt dziennie. Tylko w tym przypadku funkcjonariusz odkrył aż trzy niedozwolone przedmioty. Drucik do czyszczenia fifek, mojka, czyli ostrze wyjęte z maszynki do golenia oraz bocian. Papierowy kijek zakończony haczykiem, służący do przechwytywania wiadomości z innych cel. Zapraszam panowie, chodź. To zostanie naprawione. Korzystaj. A po co ci ten szczęśliwy kamień? Taki mój naparta, z wolności go mam. Dobra, weź sobie, nic z tym nie zrobisz. Nie jest to jakiś...